Dzień dobry. Dzisiaj nie będzie o rozwoju duchowym, dzisiaj nie będzie o sprawach mentalnych, ponadnaturalnych. Jest zimno, okres przeziębień, choroby, które utrudniają nam życie. Podam Ci dzisiaj 5 sposobów na łatwe pozbycie się choroby przeziębienia, tych chorób zimowych. Pierwszy sposób będzie lekko skomplikowany, następne dużo prostsze, natomiast nie mogę sobie darować, żeby Ci tego sposobu nie podać. Dostałem go od pewnej bardzo dobrej zielarki. Nie było zastrzeżeń, że nie mam go nikomu przekazywać, więc myślę, że mogę Ci ten sposób zdradzić. Najpierw głóg. Dobrze, żeby to był głóg taki zbierany na polu, z czystych terenów, natomiast no, w tej chwili nie możesz go sobie zapewnić, więc musisz się oprzeć na sklepie zielarskim. Zaparzasz ten głóg. Mniej więcej garść głogu na szklankę gorącej wody. Odstawiasz na 30-40 minut, następnie przecedzasz. Do powstałego płynu dodaj ćwierć, 1/5 łyżeczki mielonego imbiru, łyżeczkę soku z cytryny i łyżeczkę miodu lipowego. To wszystko podgrzewaj, ale pilnując, żeby się nie zagotowało. Taki ciepły napój pij 2 razy dziennie. Jeżeli chorujesz, pomoże Ci dużo szybciej wyjść z choroby. Jeżeli nie chorujesz w tym okresie, i tak warto profilaktycznie coś takiego od czasu do czasu wypić. To zapobiegnie złapaniu jakiejś paskudnej bakterii, wirusa, czy po prostu zwykłego przeziębienia. Sposób drugi. Czosnek. Czosnek, znany od lat już w starożytnym Egipcie, był stosowany na leczenie wielu schorzeń poprzez średniowiecze aż do teraz. Teraz również wielu zielarzy, wielu uzdrowicieli poleca czosnek w leczeniu wielu schorzeń. Nas interesuje przeziębienie. Podam Ci tutaj dwie metody, zależnie od objawów przeziębienia. Pierwsza metoda ogólnie na przeziębienie. Ogólnie znana metoda naszych babć: miód, czosnek, mleko. Natomiast tą metodę troszeczkę zmodyfikujemy. Nie będziemy tutaj dawać surowego czosnku. Skąd to wiem? Jest to metoda cygańska, uzdrowicieli, szamanów cygańskich, którzy żyli w bardzo ciężkich warunkach, świetnie wypracowali różne metody. A więc to mleko z czosnkiem należy najpierw zagotować. Należy je gotować, dokąd czosnek nie zmięknie, dopiero potem dodać miodu. Picie takiego napoju zabija bakterie, rozgrzewa, pomaga bardzo szybko wyjść z przeziębienia. Jeszcze czosnek. Gorączka. Gorączka. Bardzo prosty sposób na zbicie gorączki, tylko musisz sobie tą miksturę troszeczkę wcześniej przygotować. Trzeba całą główkę czosnku obrać oczywiście, potem zmiażdżyć i zalać szklanką gorącej wody. To musi odstać. Musi odstać 24 godziny. W momencie, kiedy wzrasta Ci gorączka, kiedy czujesz, że ta gorączka bardzo Ci przeszkadza, pijesz 3-4 łyżki takiej mikstury. Zobaczysz, jak szybko gorączka spadnie. Metoda trzecia. Metoda trzecia polega na aktywności fizycznej. Wiemy, że w czasie choroby, przeziębienia nie bardzo Cię stać mentalnie, fizycznie na taką aktywność fizyczną. Natomiast ona może Ci bardzo pomóc. Może sprawić, że szybciej wyjdziesz z choroby. Zaczynamy od takiego czegoś, co może wydać Ci się dziwne, ale nie jest to rytuał magiczny, jest to zwykła fizjologia. Dwa palce. Dwa palce kładziesz tuż pod uchem. Z jednej i z drugiej strony głowy. Ściągasz według, widzisz tutaj masz takie jakby mięsień, ścięgno. Według tego idziesz wzdłuż szyi. Ściągasz dosyć mocno, naciskając. Kilkanaście razy. Następnie również dwa palce z tyłu szyi, z tyłu pośrodku szyi ciągniesz, owszem, również z dwóch stron, w kierunku przodu, do przodu szyi, tutaj aż do jabłka Adama, też kilkanaście razy. Następnie, gdzie szyja dochodzi do obojczyka, jeżeli tu dobrze pomacasz, wyczujesz takie wgłębienia. Kulistymi ruchami też kilkanaście razy te wgłębienia pomasuj. To jest tylko początek.
Następnie podejmij aktywność fizyczną. Nie chodzi tutaj o ćwiczenia siłowe. To muszą być ćwiczenia ruchowe, kinetyczne. Ćwiczenia, które nie angażują mięśni w sposób statyczny. Ruch. Ruch, który rozgrzewa, który sprawia, że krew lepiej krąży. Ruch, który sprawia, że twoje ciało podejmuje walkę z chorobą. Szybciej zdrowiejesz. Jaki ruch? Możesz biegać, może pogoda do tego nie zachęca, nie chce ci się, ale spróbuj, ubierz się ciepło, pobiegaj. Możesz to robić w domu, możesz tańczyć. Pomaga. Rzeczywiście proste, ale pomaga. Metoda czwarta. Metoda witaminowo-ziołowa, powiedzmy tak. Tutaj przede wszystkim oprzemy się na witaminie C. Musisz przyjmować codziennie dużo witaminy C. Potrójną dawkę. 3 razy tyle, ile jest zalecane dziennie. Witaminę C jest ciężko przedawkować. Jeżeli przez 2-3 dni pobierzesz jej 300%, nic ci się nie stanie, na pewno. Tylko uważaj. Uważaj, kiedy kupujesz tą witaminę C. Tam są podane ilości tej witaminy zawarte w preparacie. Natomiast nie jest podane, jak dobrze ona się wchłania. Są takie preparaty, z których tej witaminy C wchłania się 10-15%. Użyj dobrej witaminy C. Najlepiej kupić ją w jakimś sklepie ze zdrową żywnością. Tam ci poradzą. Na pewno musi to być witamina naturalna i tak spreparowana, żeby się dobrze wchłaniała. Oprócz tej witaminy C użyjesz też antyoksydantów. Tutaj możesz mieć różny wybór, natomiast ja najgoręcej polecam pieprz kajen. Pieprz kajen, który jest doskonałym antyoksydantem, a jednocześnie rozgrzewa. Może nie lubisz ostrych rzeczy, wtedy mniej. Tyle ile możesz, to ci też na pewno nie zaszkodzi. Tyle ile możesz tego pieprzu kajen dosypuj do posiłków. Czujesz jak cię rozgrzewa. Przy takiej zupie na przykład z dużą ilością pieprzu, zwykłego czarnego, nawet lepiej pieprzu kajen, czujesz, jak ci się organizm rozgrzewa. O to przecież chodzi. O to chodzi, żeby organizm się rozgrzał. Poza tym antyoksydanty korzystnie wpływają na komórki, dają im więcej siły do walki z chorobą. Jest jeszcze metoda piąta. Metoda piąta. Możesz iść do apteki, poprosić, żeby dali ci coś na przeziębienie i licząc na to, że może coś pomoże, że może nie rozwali ci wątroby, starając się nie żałować tych pieniędzy, które zostały wydane na jakiś specyfik, przy tych bardziej polecanych specyfikach, mocno reklamowanych. Wiesz, że to ty płacisz za tą reklamę. Możesz zrobić tak. Można, tylko po co, jeżeli można szybciej. Te pierwsze 4 metody, które ci podałem, są znakomite, dobrze działają. Możesz je łączyć, możesz używać takiej, która ci najbardziej pasuje. I jeszcze tutaj na koniec 2 sprawy. Przy walce z chorobą podejście psychiczne też jest bardzo ważne. Z każdą chorobą zresztą, z przeziębieniem też. Zwracaj uwagę na te momenty, kiedy czujesz się lepiej, a nie na te, kiedy choroba się natęża. Jak mówią szamani Huna, energia podąża za uwagą. Zwracając uwagę na ten czas, na tę chwilę, kiedy jest ci gorzej, nasyczasz swoją energią chorobę. Zwracając uwagę na ten czas, na tę chwilę, kiedy czujesz się lepiej, nasyczasz swoją energią proces uzdrowienia, który następuje w twoim organizmie. To ważne. Są 3 typy ludzi. Powiedzmy tutaj symbolicznie. Typ pierwszy, człowiek chory, siedzi zakutany w kołderki, popija ziółka, nagle zaupało go w lewym kolanie. Ten typ myśli, no tak, choroba rozszerza się na moje całe ciało, będzie już tylko gorzej. Ci ludzie chorują długo. Typ drugi, typ rozsądny, siedzi w tej samej sytuacji, zaupało go w kolanie, myśli sobie, to nie ma żadnego związku z chorobą. To jest najbardziej rozsądne. Jest jeszcze typ trzeci. Siedzi w tej samej sytuacji, zaupało go w kolanie, myśli sobie, o, to znak, że zaczynam zdrowieć. To jest równie absurdalne jak typ pierwszy, natomiast niezwykle pomocny.
jeżeli w to uwierzysz, jeżeli uwierzysz, że zaczynasz zdrowieć, zaczniesz zdrowieć. Ale to tylko tak pomocniczo. Użyj którejś z tych czterech metod, wypróbuj je, zobacz, że są dobre. Zapraszam Cię na inne moje filmy, tam znajdziesz wiele porad, porad na wiele życiowych sytuacji, na wiele chorób. Znajdziesz ciekawostki, znajdziesz sposoby na rozwój duchowy, na pogłębianie wiedzy. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Aha, jeszcze od niedawna jestem na Instagramie. Pod filmem albo na mojej stronie głównej znajdziesz link. Zapraszam Cię również na Instagram. Dziękuję, do zobaczenia.